Nowa informacja. Na drodze do morskiego oka zmarł turysta. Mężczyźnie szybkiej pomocy udzielili ratownicy, którzy dotarli na miejsce śmigłowcem, ale nagłe zatrzymanie krążenia spowodowało, że turysty nie udało się uratować. Do nagłej zapaści turysty doszło na popularnym trakcie do morskiego oka, na wysokości leśniczówki Wanta, czyli około 5 km pieszej wędrówki od parkingu na Łysej Polanie i 3,5 km przed słynnym Tatrzańskim jeziorem. Mężczyzna nagle zasłabł i stracił przytomność. Ratownik dyrżujący nad morskim okiem dotarł do niego już 10 minut od zgłoszenia. 5 minut później pojawił się kolejny ratownicy. Mimo zaawansowanej resuscytacji turysty nie udało się uratować. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Shodjok.